oklasków. Rozpoczynamy pierwszy występ. Uczniowie klasy pierwszej, pani. Sprawdzam cały czas waszą czujność, czy wy mnie dokładnie słuchacie. Bardzo dobrze. Panie też mnie słuchają, cieszę się bardzo. Czy teraz będzie dobrze? Uczniowie klasy drugiej i ze szkoły podstawowej numer 3? Tak. Wychowawczyni pani Agnieszka Spyra? Tak. No to kochani, zapraszam na listę. Koleżanka, swoim śniadankiem, bo wy zapomnieliście, to co my mówimy?
Dziękuję. I pięknie, trzy magiczne słowa. Przepraszam, proszę, dziękuję i nie zapomnij. Rozmawiać. Smok zdębiał. Już rycerze przepłoszył stąd niemało. Teraz nie pisną słowce dusi, więc w skórę pan niestety ode mnie dostać musi. Ma pana kolnąć mieczem czy kopią? Jak pan woli, ale uprzedzam z góry, że to okropnie boli. Więc może by pan jednak stąd dobrowolnie poszedł. Niechże się pan namyśli. Uprzejmie pana proszę. Tak, żegnam. Machnął łapą kuchratkę, łzem stać z oka, rozwinął smocze skrzydła i zniknął gdzieś w obłokach. Król z córką na zwycięzcę już czekał na tarasie i weselisko huczne wyprawił w krótkim czasie. Dziękujemy bardzo. Pani dyrektor, bardzo serdecznie dziękujemy. Czas wreszcie skończyć z dziwnym przesądem, że potwór
straszny dźwięk lądu wśród gadów, ptaków i ludzi, potwór wesołość ogólną budził, a że miał ręce pełne roboty, wreszcie do życia nabrał ochoty. Okay. Mamy? Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Powoli schodzimy ze sceny.